Cześć! Wiesz, co jest bardzo ważne w życiu? Ja też nie, ale wiem, by się nie nastawiać. Tak mam z Lechem w pucharach. Kibicujesz, ale się nie nastawiasz, bo później szkoda. Dlatego zakładając konto z kodem Mareczek, obstawiasz, ale się nie nastawiasz. Trzymamy kciuki za Lecha, ciułamy punkty w rankingu UEFA. Ciuła jak Mareczek. No, nie proszę pani. Pani wie, kto ja jestem? No, pani teraz posłucha mnie uważnie. Jak pan Kuba chce mnie w swoim programie, to niech zadzwoni osobiście. Co? Ma mój numer telefonu. A kiedyś w Kokocku w arenie. No, niech dzwoni. No co za ludzie. Dobrze, wracając do naszej rozmowy. Dareczek, Darunio, Darek, Daruś. Jak mam ci niby pomóc? No nie wiem, no. Jak frajersko gubicie punkty w Legnicy, a Rakków wygląda mocniej niż GKS Katowice w 2003 roku. No tak, ciężko. Przecież ja nie jestem ten czarodziej, jak mu tam... Potter? Nie, ten to zwolniony. Gandalf? Nie, ten co skoczył z okna. Co? No wypadło mi, zupełnie jak on. Nie znam. Bo nie żyje, no nieważne. No nie wyczaruje. To może niech ich jakiś czarny pogwizdże tak solidnie. Te, Loczek, żebym ja ci nie pogwizdał. No co? Czysto jest, czyściutko. Wiadomo, tak tylko głośno sobie myślę. No to ci nigdy na dobre nie wyszło. Trzeba działać. Działaj. Będziemy ich ścigać. Ścigaj. Do końca. Samego. Dogonimy ich. Na pewno. Zagryziemy ich. Musicie. Dla Warszawy. Dla dobra polskiej piłki. Idę. No. To idę. Spierdalaj. No co za ludzie. Tak, panie prezesie? Jezus Maria, Marek. Chyba rekord. Staram się, panie prezesie. Podsłuchiwałeś? Co? Ja? Nie. Nie? Nie. A co myślisz o wojewódzkim? Powinien osobiście zadzwonić. Skubany, no. Panie prezesie, mam raport. Dawaj. Jest kilka pożarów. Nie z takimi już człowiek walczył. No więc mamy. Alkohol w kadrze U15. Nasi sędziowie pijani w Grecji. Później okazało się, że jednak nie. Nie w Grecji? Nie pijani. Ale w Grecji. W samolocie. Co? Kobiety nie dostały organizacji Mistrzostw Europy 2025. No i na deser Salamon. Co Salamon? Brał niedozwolone środki. Marek, co ty do mnie mówisz? Zdaję raport z ostatnich najważniejszych spraw. Szybko, do tablicy. A więc... U15. Tak jest. Na kadrze chłopaków okazało się, że w skrzyni ze sprzętem znaleziono alkohol. To nie moje. Wiadomo. Wydaliśmy już oświadczenie. Jesteśmy zdumieni? Zdumieni i rozczarowani. Bardzo dobrze. Niezwłoczne działania? Podjęte. Bardzo dobrze. Czarni. No okazało się, że ekipa naszych sędziów poleciała sędziować do Grecji, tamtejszy mecz na szczycie. No i? No i podobno pili alkohol, doszło do awantury, ktoś napluł na sędziego Raczkowskiego. Ktoś pewnie z Lecha. Nie, jakiś Grek. Kurwa, duża wiara w Lechu, jak już do Aten sięgają. Ale to wszystko nieprawda. Wszyscy dementują, nawet linie lotnicze. Czyli? Grecy oszukują. Mitologia. Jebane centaury. Zerwać wszystkie możliwe relacje dyplomatyczne z obibokami. Tak jest. Nie będzie nam jakiś Grek pluł naszemu sędziemu w twarz. Oczywiście. Czy oni nie wiedzą, że polskim sędziom pluć w twarz to możemy tylko my, Polacy? Logiczne. Następne. Nie dostaliśmy organizacji na Mistrzostwa Europy Kobiet. Następne. Okej. Okay. No i na koniec Bartosz Salamon. Coś tam słyszałem. Wykryto u niego chlortalidon. Chlor co? Chlortalidon. Chlorchinaldin? Chlortalidon. Że na basenie był? Nurkował? Podobno jest to środek maskujący. Ale maskujący co? Słabą grę? Ja tam się nie znam na piłce. Maskujący to, że gra w ekstraklasie? Nie rozumiem. Marek, wytłumacz mi. Dlaczego zawodnik ekstraklasy bierze niedozwolony środek maskujący inne prawdopodobnie niedozwolone środki? Może chciał zamaskować, że gra w ekstraklasie? Podobno poprosili o próbkę B. I co? Wyjdzie, że jest w ciąży? Nie wiem. Wiesz co wyjdzie? Co? Że jest głąbem, co gra w ekstraklasie i bierze niedozwolony środek maskujący inne prawdopodobnie niedozwolone środki. Ale się zasapałem. Ojej. Ojej. Prezes niech usiądzie. No co za ludzie. Prezes tak nie może się wszystkim przejmować. Marek, polska piłka jest najważniejsza. Rozumiem. Ale z debilami to nawet sracia nie zbudujesz. Nie wiem.
Nikt nigdy nie budował ze mną sracza. No co za ludzie? No i... Co? No wyszła ta rozmowa. Prezesa z prezesem Albańskiej Federacji. No i co z nią? A ludzie sobie bekę kręcili. Że? Że prezes wylewny, że prezes dotykał, że prezes po angielsku ni w pień. Jak ni w pień? Przecież się uczę. Wiem. Robię postępy. Wiem. Zaimków się uczę i mi wszystko pojebali. To znaczy? Człowiek się uczy I am, you are, he, she is i takie inne. No. A później podchodzi do mnie w żabce dziewczynka, co zajebała sobie włosy w kolorze fuksji i mówi, że ona jest dej. No... No idzie zbaranieć. To się nazywa język inkluzywny. To się nazywa nudzi mi się w życiu. Chwila. Patrz, no. Kto dzwoni? Hallo? Dzień dobry, panie prezesie. No co tam, Kubuś? Chciałbym zaprosić do programu. No nie wiem... Nie wiem... A z kim będę w parze? Z youtuberem. Z czym? Marek, zwróć uwagę, że użyłem języka... inkluzywnego. Brawo, panie prezesie. No, Kubuś, a co tworzy ten youtuber? Co tworzy? Nie wiem, co tworzy. Walki w oktagonie tworzy. Aha. Bije się, znaczy się. Aha. No, prezes przyjdzie, będzie fajnie, pośmiejemy się, pogadamy po angielsku. Wojewódzki! Fuck you!